Czwartym punktem, przez które nasze nieruchomości będą spadać, oczywiście jest fakt, że bardzo szybko wzrosły na cenie poprzez bardzo tanie kredyty, a tanie kredyty się obróciły z powrotem, prawda, ale o tym nie będę mówić, ale będę mówić o mieszkaniach w Unii Europejskiej. Polska jest gospodarką połączoną z krajami Unii Europejskiej, mamy teoretyczną wolność gospodarczą i przemieszczania się, co jest wspaniałym pomysłem. I myślę, że dzięki temu Europa bardzo mocno się rozwija. Bija. Ale co w związku z tym, jeżeli już mamy taką fajną wolność gospodarczą, która jest cudowna i, a, jeżeli ktoś mówi, że jest inaczej, to e, się myli. E, uważam, że się myli. E, I co się stanie? Weźmy pod uwagę taki kraj, o którym często rozmawiam, ale także dlatego rozmawiam, żeby państwo, żeby łatwiej było zrozumieć, żebyśmy widzieli, co w rzeczywistości ja mówię, żeby żebyśmy wiedzieli, że rzeczywiście te rzeczy się sprawdzają, bo jakbym... Dawał na przykłady ciągle różne kraje, no to człowiek może się pogubić, prawda? Ja się nie pogubię, ale wielu ludzi może się pogubić i lepiej trzymać się rzeczy. Rzeczy łatwych, czasem najłatwiejsze sposoby są najlepsze, czasem najłatwiejsze zarabianie jest najlepsze. Najlepiej piekarz idzie do piekarni, wypieka chleb i go sprzedaje, i tak przez 40 lat wstaje rano, idzie do piekarni, robi chleb, sprzedaje, i wstaje rano, idzie do piekarni, robi chleb, sprzedaje, i tak przez 40 lat może być bogaty, prawda? zwykłe proste czynności tak więc ceny nieruchomości drodzy Państwo w Hiszpanii tak jak Państwo wiedzą są w, y, dwa razy niższe i jest znacznie taniej utrzymać te, ceny, te nieruchomości tam ze względu na to, że tam nie ma zimy i nie trzeba palić bardzo drogim gazem przepraszam, bardzo wezmę łyka kawy bo mi w gardle zaschło dziękuję y, za chwilę skupienia tak więc jeżeli chodzi o mieszkania w Hiszpanii, mieszkania w Hiszpanii już są nominalnie nie per purchasing power nominalnie, bo nasi rządzący i w różnych telewizjach bardzo lubią podawać liczby per purchasing power, a ja myślę, że per purchasing power niech sobie wsadzą do kieszeni, teraz rozmawiamy nominalnie eee, oczywiście dlaczego mogą sobie wsadzić do kieszeni a no dlatego, że per purchasing power jest fajny eee, pod chwilą kontami, ale finalnie e, oczywiste jest, że wolę mieć 3 miliony dolarów niż 3 miliony dolarów w Hiszpanii niż milion dolarów w Polsce, mimo to, że wyjdzie jakiś e, polityk, który z ekonomią, finansami i pieniędzmi nie ma nic wspólnego, oprócz tego, że je nam ciągle zabiera i rozdaje komu, innego, komu innemu. Ehm, i powie, że jest inaczej. No, ja myślę, że większość z nas wolałoby mieć 3 miliony dolarów mieszkać w Hiszpanii niż mieć milion dolarów w Polsce, i żeby ktoś nam wmawiał, że to jest taka sama wartość, prawda? Per purchasing power, jest coś takiego, Per purchasing power, to moi drodzy państwo, to by był świat szczęśliwy, prawda? Tak więc w Hiszpanii ceny mieszkań są dwa razy tańsze nominalnie, ale w Hiszpanii zarabia się nominalnie dwa razy taniej. Więc nie jest możliwym, aby ludzie, którzy mają biznesy i którzy e, mają emerytury i którzy się dorobili, nie zaczęli wyjeżdżać do pięknej, ciepłej Hiszpanii z czystym powietrzem, z czystym morzem, bez zimy w cieplu, cieplutko tata, ratatata. A do tego, moi drodzy Państwo, Hiszpanie są bardzo podobni do Polaków, mają piękną muzykę, pyszne jedzenie. Ale przede wszystkim są kulturalnie bardzo podobni, bo są to, moi drodzy państwo, jest to. Są to chrześcijanie, są to chrześcijanie, bo jak jedziemy na przykład e, do Anglii, no to tam są protestanci, prawda? Jedziemy do Włoch, to są chrześcijanie, prawda? Znaczy chrześcijanie, katolicy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. i My jesteśmy kulturalnie bardzo do nich zbliżeni teoretycznie, pod tym kątem chociażby, prawda? E, to też jest bardzo, bardzo ważne. Tak więc bardzo dużo ludzi zacznie uciekać do Hiszpanii ze względu na to, że po pierwsze mieszkania nominalnie są dwa razy tańsze od polskich, mimo to, że tam się dwa razy więcej zarabia, a także wynajem mieszkania. w Hiszpanii. Hiszpanii jest dwa razy prawie już niższy, może nie aż tyle, ale tam się dwa razy więcej zarabia. Więc to jest na, na następny młotek do tego, aby te gigantyczne ceny mieszkań w Polsce obniżyć. Chyba, że w, po, do Polski wpuści się niczym Biedron, niczym Lidla. Oszoł, Kerfura, e, jakieś tam Aldiki, k, k, nie wiem, inne tam Wiedronki, i wykupi się polskie mieszkania, i Polacy będą mieszkać tylko i wyłącznie w mieszkaniach należących do zagranicznych korporacji, tak jak robią zakupy w sklepach, które należą do zagranicznych korporacji. Tak więc to będzie następny impuls, który sprawi, że ceny mieszkań będą w Polsce ee, spadać.